z tymi tematami, dobra? Przepraszam, że tak gadam i w sumie się motam, ale co tam, nagle śmiga mi kurczę hipopotam. Dokładnie tak, ty, ale wrzątek, on ma pach, no pytanie, gdzie żołądek? Wiesz o co chodzi, nie wiem, czy wy to wiecie. Ma taki żołądek, bo jadą same śmiecie. Śmieci, skumałyby dzieci, tylko ja wchodzę na bicik, no i robię ten hip-hop. Dokładnie tak, jedną rzecz śmiem twierdzić, że się motam, a hip-hopotam maksywę shady. No to fajnie tak, ja to rymuję, ktoś się cieszy, mam nadzieję, że to dobrze zaskakuje. Dokładnie tak, tam nagle przyjaciel śmiga sobie do takiej knajpy, hell. Wiesz o co chodzi, ty, nie będzie lekko. On śmiga do takiej knajpy, gdzie będzie piekło. Wiesz o co chodzi, no i ktoś tam siedzi, pali śluga, oczywiście okiem mruga, to jest ta baluga. A on mówi, że taki jest ziomek spontan, krzątał się wcześniej pod sklepie Biedronka. Dokładnie, no i żeby lecić z tematem obfitym, podbity, on kupił w Biedronce płyty. Płyty w Biedronce, ktoś się tam dziwi, bo mówi, że raczej świat wychodzi z płyt CD. Dobra, ale jest prosta bajera, dam wam rap teraz, ta baluga wcina trochę sera. Jaki to jest? Temat grzący, żartuje, ale to ser długo dojrzewający. Dobra, idziemy dalej, uderza to do głowy. Ta baluga nagle ma wózek widłowy. Wiesz o co chodzi? Skumaj to, czulu. Ja żartuję, a on tym wózkiem jedzie do Honolulu. Wiesz o co chodzi? Lecę ci ten freestyle, a hipopotam kurcze jedzie na widłach. Wiesz o co chodzi? Gdzie dojechali? I tam nagle jeszcze kogoś typie poznali. Tak w ogóle, niczym się nie chwaląc, w Honolulu typie siedział sobie zając. Wiesz o co chodzi? Proste, że gra muzyka, jaki zając, ej, o imieniu tam Weronika. Nie wiem, czy widzę tutaj wasze twarze, jak to jarzę, ale Weronika chce być ślusarzem. Jak może być tutaj mowa o konkretach? Wszyscy mówią, że to jest raczej zawód dla faceta. No ale dobra, Weronika się ubiera, żartuje, ale ona do knajpy się wybiera. Do jakiej knajpy? Nie nawijam to na uszy. Do takiej knajpy, gdzie serwują sushi. No to fajnie, proste, gra muzyka, chociaż Weronika raczej nie przypomina Chińczyka. Wiesz o co chodzi, ale sushi lubi sprawdzić, no i tutaj może sobie zawijać do walki. Mam nadzieję, że nikomu nie ubliżę, też lubię sobie wcinać to sushi z ryżem. Czuję się bliżej, no i się tu krzątam, kiedy ono wpada do mojego żołądka. Dokładnie tak, gdy idziemy trochę do innego nurtu, Weronika mówi, chodźcie sprawdzimy się w kung fu. No to fajnie, chłopaki to czają, no i tak zrobiliśmy sobie freestyle'owe jajo. Dokładnie, ej, nie lecę tu podbity, odkładam telefon, robię za rekwizyty. Biorę za rekwizyty proste, już tu ktoś tą czapkę chyba upludł sam. Żartuję, też ją zakładam, kiedy jest zimno, no bo myślę, że pan, który mi doradził, żeby uszy nie były zimne, może ma jakieś tematy tu przeciwne. Ale głupio nawinąłem, tak się zdarza, robię po prostu ten freestyle, to się tu nie rozkojarzę. Ja nie jestem tu jak strażak, który gasi ten płomień. O tej czapce teraz nawinę bardziej świadomie. O co chodzi, typie, kiedy na polu jest kosa? To bierz po prostu przykład z Eskimosa. Wiesz o co chodzi, który chroni uszy? Jak nawijam hip-hop, no to wystrzelam ekskusy. On mówi, że na spotkaniu jest zamułka, ale na szczęście w plecaku była bułka. Dokładnie tak, no to ty w tym świecie, mówi, nie jest ciekawy, ale przynajmniej polecę z tą bułką. Pojedzie sobie może, jak wchodzę, ten freestyle robię, jakbym jechał na motorze. Dokładnie jak gadam, ktoś ma trochę zadumy, ale nagle z plecaka wyciąga mi perfumy. No to fajnie, co to jest, ty, nie żadna zmuła. Chciałbym mieć taką furę, jaguar. Dokładnie tak, ty, nie żadna badaka, ale chyba prędzej kurczę skombinowałbym zwierzaka. Takiego jaguara, lecę gra gitaria. Mam nadzieję, że tutaj też będzie jarać wiara. Dokładnie tak, i to nie jest, bracie, tu nie dosyt. Jak masz szczotkę, uczeszesz sobie włosy. No i fajnie, ty, omijam przeszkodę, może pasowało mi kupić szczotkę na brodę. Nie wiem, nie będę dotykał, chyba nieprzyjemnie, może bym jej przesłał jakieś swoje bakterie. Nie wiem, dobra, odkładam, mam przeszkodę. Jak skończę nawijać, to łyknę sobie wodę. Dobra, a jak dla was to nie była hała, dacie małe tutaj brawa i zrobicie jakiś hałas.